Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku temat stosunków polsko-ukraińskich nie milkną echa wizyty Radosława Sikorskiego na Ukrainie, nie tylko w Lwowie, ale także w Kijowie. Okazuje się, że w rozmowach z Władymirem Załęskim doszło do bardzo ostrej wymiany zdań. Jest silne napięcie w relacjach polsko-ukraińskich. Warto się temu przyjrzeć. Warto się przyjrzeć przyczynom tego stanu rzeczy. Widać także to po wywiadzie, którego udzielił dyrektor ukraińskiego IPN-u dla jednego z podcastów, jednego z kanałów na YouTubie, gdzie no, odnosił się do kwestii ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Wypowiedź absolutnie skandaliczna, warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak to. Jak to tak naprawdę wygląda w szczegółach. No i wreszcie temat ostatni, ale w mojej ocenie niezwykle istotny, ponieważ obrazujący sposób myślenia, mentalność architektów polskiej polityki wschodniej po roku 1989. Przyjrzymy się jednej z wypowiedzi w mediach społecznościowych byłego chargé d'affaires Polski w Mińsku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, lajkowania, udostępniania w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Pod koniec ubiegłego tygodnia Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, odbył swoją wizytę na Ukrainie i podczas tej wizyty odwiedził nie tylko Lwów, ale także Kijów. W Lwowie spotkał się z Andrzejem Sadowym, znanym apologetą, apologetą Stepana Bandery. No to jest coś w mojej ocenie skandalicznego, do takiego spotkania absolutnie nie powinno dojść. Sadowy wielokrotnie wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się na temat tych tradycji związanych z ukraińską powstańczą armią, organizacją ukraińskich nacjonalistów, czyli organizacjami zbrodniczymi, odpowiedzialnymi za ludobójstwo narodu Polskiego w okresie II wojny światowej i trzeba to podkreślać. Do takiego spotkania absolutnie nie powinno dojść. To jest, to jest po prostu w tych okolicznościach brak szacunku wobec polskiej tradycji, wobec Wobec tych wszystkich, którzy zostali bestialsko pomordowani właśnie na Kresach Wschodnich, i trzeba mieć to na uwadze również, że takiej postawy nie, nie szanują sami Ukraińcy, czego zresztą Radosław Sikorski doświadczył w Kijowie, i też warto to podkreślić. Media głównego nurtu w Polsce rozpisują się na ten temat. Echa jeszcze tej wizyty nie, nie można powiedzieć, że kurz po tej wizycie nie opadł, Echa cały czas rozbrzmiewają, między innymi portal Onet piórem. Witolda Jurasza, czyli byłego chargé d'affaires Polski w Mińsku Białoruskim napisał, że doszło do awantury, doszło do scysji, jak to określił Jurasz Radosława Sikorskiego z Wołodymyrem Zełęskim. Tutaj oczywiście warto podkreślić, że kadencja prezydencka Wołodymyra Zełęskiego wygasła 20 maja bieżącego roku. Niemniej jednak cały czas jest przez część państw na świecie traktowany jako prezydent, również w Polsce jest tak tytułowany. Natomiast w Kijowie spotkał się Radosław Sikorski oprócz Zełęskiego, także z szefem MSZ Litwy, z Gabrieliusem Landsbergisem, i to spotkanie było bardzo dziwne z punktu widzenia. Tego, co wiemy, tego, co przynajmniej opinia publiczna zna z przekazów mediów, mediów głównego nurtu, które kreują obraz takiej przyjaźni polsko-ukraińskiej, takiego prawie że sojuszu wręcz. I cały czas podkreślają, że Polska jest takim adwokatem Ukrainy, że bardzo mocno pomaga, jest jednym z tych krajów, które najwięcej pomogły, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj widać, że strona ukraińska jest coraz bardziej roszczeniowa. Te żądania ukraińskie są coraz bardziej, powiedziałbym, takie aroganckie. I Zelenski rozpoczął całą, całą litanię pretensji wobec, wobec Polski, wobec rządów w Warszawie o to, że Polska nie wspiera Ukrainy w rozmowach akcesyjnych do Unii Europejskiej, tak jakby sobie tego establishment ukraiński życzył. Czyli, krótko mówiąc, Ukraińcy, a przynajmniej część elit ukraińskich, chciałoby skończyć te rozmowy akcesyjne do przyszłego roku. Natomiast, no cóż, no, strona polska podkreśla, że takie rozmowy w przypadku Polski trwały dekadę. I termin ten proponowany przez, przez establishment ukraiński jest absolutnie nierealny. To w żaden sposób nie ostudziło prawda, tych nastrojów, wręcz odwrotnie. Pretensje Zełęskiego szły dalej, były coraz ostrzejsze. Żalił się na to, że Polska przekazuje nie przekazuje Ukrainie tyle sprzętu wojskowego, ile by, ile by Ukraina chciała i oczywiście także cała litania pretensji dotyczących tego, że Polska nie zestrzeliwuje rosyjskich rakiet i, i dronów, gdy te znajdują się jeszcze w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, i tak dalej, i tak dalej. Widać te narastające Pretensje, widać te narastające pretensje. Tutaj Radosław Sikorski, zdaniem właśnie mediów głównego nurtu, próbował się tłumaczyć, że Polska no nie podejmie decyzji o używaniu systemów obrony powietrznej samodzielnie, musi to koordynować z NATO. No jest to mało poważne, tak naprawdę, tego typu tłumaczenie się na dywaniku w Kijowie przez szefa polskiej dyplomacji. Też musimy sobie zdawać sprawę, że te roszczenia dotyczące kolejnych myśliwców MIG-29 i tak dalej, to nie jest kres, powiedziałbym, takich aspiracji, ambicji ukraińskich. Te roszczenia będą cały czas eskalowane. Też musimy sobie zdawać z tego, z tego sprawę. Natomiast kiedy Radosław Sikorski dość nieśmiało poruszył kwestię ludobójstwa na Wołyniu, kwestię przede wszystkim ekshumacji obecnie, no to... Odpowiedź strony ukraińskiej była niezwykle arogancka, niezwykle agresywna i Zełenski stwierdził wprost, że Polska zajmuje się kwestią pomordowania setek tysięcy Polaków tylko i wyłącznie z powodu polityki wewnętrznej i w ogóle nie powinna do tej sprawy wracać, co jest absolutnym skandalem tego typu słowa człowieka, uznawanego w Polsce za prezydenta Ukrainy są niewyobrażalnym wręcz skandalem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na Ukrainie prowadzone są ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a stronie polskiej zabrania się faktycznie, faktycznie zabrania się ekshumacji pomordowanych bestialsko- Polaków. Mnóstwo kobiet, dzieci, starców pomordowanych w sposób bardzo okrutny. To jest najokrutniejsza zbrodnia ludobójstwa w historii, w historii Polski. Tutaj warto to, warto to podkreślać, warto to przypominać. I oczywiście, w, tej, w tym kontekście widać, że mamy do czynienia z porażką całej. Polskiej polityki wschodniej po roku 1989, a właściwie zwłaszcza po roku 1999. Przebieg spotkania szefa polskiej dyplomacji z politykami ukraińskimi wskazuje, że te relacje polsko-ukraińskie są już złe. A w mojej ocenie będą jeszcze gorsze, ponieważ strona ukraińska będzie traktowała Polskę jako kozła ofiarnego i będzie próbowała zrzucić winę za porażkę na froncie na stronę polską, że to właśnie Polska za mało pomogła. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że zbliżenie ukraińsko-niemieckie i ewentualnie, no i oczywiście prędzej czy później, rozmowy pokojowe skończą się tym, że spora część społeczeństwa ukraińskiego, spora część przede wszystkim establishmentu politycznego Ukrainy będzie szukała kozła ofiarnego, będzie szukała winnych i nie będzie ich wskazywać wśród ukraińskich oligarchów. No, niestety, moim zdaniem, Wzrost nacjonalizmu, wzrost szowinizmu ukraińskiego to będzie jeden ze skutków tej, tej wojny. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że zdemobilizowani żołnierze i funkcjonariusze różnego rodzaju formacji militarnych i paramilitarnych ukraińskich będą także emigrowali, między innymi do Polski. I to jest potencjalny, potężny problem, z którym Państwo polskie będzie się musiało zmierzyć. Też musimy sobie zdawać z tego sprawę, tym bardziej, że już rządowe ośrodki takie jak PISM, czyli Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, podkreślają takie scenariusze, właśnie, że może dojść do wzrostu przestępczości zorganizowanej, przestępczości transgranicznej, przemytu broni i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście wiemy, że taki przemyt broni z Ukrainy jest, że ogromne ilości broni i amunicji są nierejestrowane na Ukrainie. No, trudno. Kierując się realizmem i jakby doświadczeniem historycznym nie zakładać, że część z tego nie jest po prostu eksportowana nielegalnie, nie jest przemycana z Ukrainy do innych państw Europy i nie tylko Europy. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj to, co podkreślają nawet dziennikarze głównego nurtu, tacy jak Jurasz, to że Ukraina, tutaj jest cytat właściwie z Witolda Jurasza. Ukraina nie ma w przekonaniu swoich elit żadnego powodu do jakiejkolwiek wdzięczności wobec, wobec Polski. Koniec cytatu. Chodzi oczywiście o ten kontekst, że Ukraińcy próbują stosować taką narrację wobec, wobec Polaków, że to Polacy powinni w ogóle być wdzięczni Ukrainie, że Ukraina. Walczy z Putinem, że Ukraina walczy, walczy z Rosją. I w żaden sposób tutaj establishment ukraiński nie ma powodu do żadnej wdzięczności wobec Polski, co jest absolutnym skandalem, mówmy sobie szczerze, i to, ile pieniędzy Polska przeznaczyła, nie tylko Polska jako państwo, ale także Polacy przekazujący w różnego rodzaju zbiórkach. Pieniądze dla Ukrainy i Ukraińców na sprzęt, goszcząc Ukraińców w swoich domach, składając się z podatków na świadczenia socjalne wobec Ukraińców, na edukację dzieci ukraińskich w polskich szkołach i tak dalej, i tak dalej. Przypominam nie tylko o sprzęcie wojskowym, ale o paliwie przekazanym przez Orlen, o pomocy finansowej. To, są, to jest pomoc idąca już w nie dziesiątki, a w setki miliardów złotych, i warto to mieć. Mieć na uwadze, w tej sytuacji, kiedy y, Ukraina nie poczuwa się do żadnej wdzięczności wobec państwa polskiego, jak najszybciej powinna nastąpić korekta. Po prostu jak najszybciej powinna nastąpić korekta polskiej polityki zagranicznej. Y, czyli y, Normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Należy usztywnić politykę wobec, wobec Kijowa i zaprzestać pomocy militarnej dla tego państwa. No to jest w naturalny sposób odpowiedź na tę, na tę strategię ukraińską. 15 września bieżącego roku szef ukraińskiego IPN-u Anton Drobowicz udzielił wywiadu dla podcastu Czarne Niebo. I to jest wywiad niezwykle interesujący, skandaliczny, bulwersujący, ale pokazujący tak naprawdę stosunek Ukrainy do Polski. Pokazujący to, jaki jest ten stosunek realny. Nie powiedziałbym taki wydumany, nie wymyślony, nie zidealizowany, ale po prostu bardzo realny i prawdziwy. Drobowicz powiedział wprost, że to Polska robi problemy, że to Polska upolitycznia kwestie historyczne, że Kijów nie, nie, nie wprowadził żadnego zakazu poszukiwań i ekshumacji, że to Polacy robią sztuczne problemy, że Polacy źle składają wnioski, ale za chwilę dodał, że no, władze w Kijowie nie wydają zgód na ekshumację, ponieważ Polska rzekomo nie odnowiła zniszczonych, jak to określił, ukraińskich miejsc. Pamięci. No gdybyśmy tutaj chcieli podróżyć, o co chodzi w stronie ukraińskiej, o, o, te, o te ukraińskie miejsca pamięci, to chodzi m.in. o różnego rodzaju pomniki obeliski ku ukraińskiej powstańczej armii, czyli organizacji ludobójczej. No, na to absolutnie zgody być, być nie może i wniosek jest bardzo prosty. Władze w Kijowie nie rozpatrują polskich wniosków. To już nawet nie chodzi o to, czy jest jakiś formalny zakaz, czy, jest, czy nie ma tego zakazu. Istnieje faktyczny zakaz. Zgody na poszukiwania i ekshumację ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim nie ma i prawdopodobnie szybko nie będzie. Patrząc na to, jak butna, jak arogancka, jak agresywna jest strona ukraińska jak jest Pewna siebie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że tego typu wypowiedzi, takich jak dro, właśnie Drobowicza, nie byłoby bez woli Wołodymyra Zełęskiego. To jest jasne, że to jest decyzja najwyższego szczebla. Najwyższego szczebla, która, która decyzja ta nie, absolutnie nie liczy się z interesami Polski, Polaków, z emocjami społecznymi w państwie polskim. I teraz oczywiście. Tutaj czołowi ukrainofile w Polsce mówią, że jest to krótkowzroczna polityka ukraińska, że to jest polityka błędna, że trzeba zrozumieć Ukraińców. No to jest absurd, to jest absurd. Jest jasne, że Bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy, przyzwalanie na wywieszanie czerwono-czarnych flag, na kult zbrodniarzy, ludobójców takich jak Bandera, Szuchewicz, Ukraińska Powstańcza Armia, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów jest traktowane przez Ukraińców jako polska słabość, którą należy bezwzględnie wykorzystać. Oczywiście ta uległość establishmentu III Rzeczpospolitej wobec Ukrainy jest bardzo, ale to bardzo zastanawiająca. To możemy oczywiście tutaj mówić o ogromnych wpływach amerykańskich w Polsce, o wykorzystywaniu Polski jako zderzaka strategicznego, jako hubu logistycznego. Dla amerykańskich interesów geostrategicznych w tej części świata, o wspieraniu Ukrainy właśnie przez pryzmat interesów anglosaskich, ale to nie tłumaczy aż tak daleko posuniętej uległości. Także musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj. Niewątpliwie występują ogromne wpływy lobby ukraińskiego w Polsce, ogromne wpływy ukraińskiego wywiadu. I po części potwierdzają to doniesienia mediów, zarówno amerykańskich, jak i niemieckich, które wskazują, że wywiad ukraiński w Polsce czuje się no, co najmniej komfortowo, tworząc różnego rodzaju prawda, przykrywki dla swoich działań w postaci biur podróży, innego typu właśnie tego typu podmiotów, operując także przeciwko interesom państwa polskiego. No bo czym, czym przecież było jak wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, gdzie część winy już dzisiaj Niemcy próbują przerzucić na, na Polskę, a to oznacza, że prędzej czy później mogą pojawić. Się, prawda, roszczenia finansowe wobec państwa polskiego, czyli wobec nas wszystkich jako podatników, które, którzy mielibyśmy odpowiadać za działania ukraińskiego wywiadu na terytorium państwa polskiego. No jest to absurd, niemniej jednak to pokazuje, jak bardzo mocno usadowił się w Polsce właśnie ukraiński wywiad, jak bardzo daleko sięgają macki. Ukraińskiego wywiadu, i można tutaj takie odnieść nieodparte wrażenie, że to całe mówienie o wpływach białoruskich, rosyjskich, powoływanie komisji przez poprzedni rząd obecny do spraw badania wpływów białoruskich i rosyjskich jest niczym innym jak zasłoną dymną, jak swego rodzaju parawanem, który zasłania wpływy innych. Państwo. Oczywiście to jest, to jest jasne, że wywiady białoruski, rosyjski działają, działają w Polsce, działają w Europie, no ale przecież to nie jest, nie są jedyne wywiady, które działają. I patrząc na to, jak swobodnie działa wywiad ukraiński, niemiecki, amerykański, w Polsce, brytyjski, no warto byłoby zadać pytanie, dlaczego te komisje nie nazywają się komisjami do spraw badania, obcych wpływów na terytorium państwa polskiego? Dlaczego, zawęż... Dlaczego tak zawężono tylko i wyłącznie do Białorusi i Rosji działalność tych komisji? A gdzie badanie właśnie działalności wywiadu ukraińskiego? Gdzie wyjaśnienie afery? Podkarpackiej, tych właśnie domów publicznych na Podkarpaciu, kontrolowanych jak się okazało przez ukraińskie służby specjalne, gdzie gośćmi byli czołowi prominentni politycy rządzący, rządzący Polską. No, pytanie, gdzie są te nagrania i czy czasem nie służą do szantażowania części establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej. Na początku tego odcinka podcastu geopolitycznego wspomniałem o Witoldzie Juraszu, byłem polskim dyplomacie i publicyście portalu ONET. Pan Jurasz kilka dni temu w, je, w mediach społecznościowych zamieścił pewien wpis, który moim zdaniem bardzo dobrze obrazuje mentalność, poglądy, pewną postawę nie tylko jego, ale także sporej części architektów. Polityki wschodniej III RP i w ogóle establishmentu III Rzeczpospolitej. Przyjrzyjmy się temu wpisowi z Facebooka. Macie go Państwo przed oczami, ten zrzut z ekranu, i możemy tutaj zobaczyć, że wystawę w Kijowie jest to, to zdjęcie miał Witold Jurasz, jak sam tutaj twierdzi, właśnie wykonać w Kijowie. Podczas swojego wyjazdu do stolicy Ukrainy jest przedstawiona matka z 7-8-letnią córką i mają oglądać zdjęcia ciał rzekomo zabitych przez Rosjan cywili. Dziecko ma się pytać matki, dlaczego Rosjanie coś takiego robią, a matka odpowiada, że dlatego, iż nienawidzą Ukrainy, ale teraz za to, co Zrobili, to jest cytat, będziemy ich zabijać, aż już nigdy do nas nie przyjadą. Koniec cytatu. I ta dziewczynka miała po, właśnie patrząc na to zdjęcie, powtórzyć, teraz my was będziemy zabijać. Jak to komentuje Witold Juraż? No cóż, myślę, że warto to przywołać w całości. Cytat. I dla jasności, jakbym był Ukraińcem, dokładnie to bym mówił moim dzieciom, bo chyba odizolować dzieci od wojny się tam już nie da. Koniec cytatu no, widzimy te spirale nienawiści nakręcaną w przestrzeni publicznej. To nie jest oczywiście jedyny przykład tego typu działań. Ja wielokrotnie w podcaście geopolitycznym poruszałem i mocno krytykowałem nakręcanie spirali nienawiści, ksenofobii, rusofobii w Polsce. Tłumacząc, że dominacja emocji nad chłodną kalkulacją, nad chłodną analizą niczego dobrego Polsce nigdy nie przyniosła. Taka jest po prostu prawda znajomość historii dokładnie to tłumaczy i to nakręcanie tej spirali nienawiści, wzywanie do zabijania Rosjan, no jest skandaliczne. Jest skandaliczne i pokazuje, jak bardzo emocjonalna jest polska polityka wschodnia, jak bardzo odarta jest z z jakiejkolwiek głębszej racjonalnej refleksji z realpolitik, z polityki realnej. Witold Juraż jest jedną z twarzy polityki polskiej, polityki wschodniej trzeciej RP, tej postgiedrojciowej, tej powiedzielibyśmy opartej na takich sentymentach prometejskich, na Międzymorzu, sentymencie do tej idei Międzymorza, która jest absolutną mrzonką dzisiaj. I niestety tego typu, tego typu właśnie Wpisy w mediach społecznościowych pogłębiają w Polsce rusofobię, pogłębiają jeszcze większe niezrozumienie Wschodu. Jest dzisiaj chichotem historii, że Polska granicząc z Federacją Rosyjską ma zaledwie jeden podręcznik czy jedną syntezę do historii Rosji, autorstwa, po, autorstwa Polaka, po prostu którego właśnie autorem jest Polak. To jest. To jest Niewyobrażalne, jak nienawiść dzisiaj zdominowała środowiska akademickie, środowiska dziennikarskie, środowiska polityczne. Brak jakiejkolwiek racjonalnej refleksji, a tylko kierowanie się bardzo prymitywnymi emocjami, no niestety prowadzi do katastrofy, co widać doskonale na przykładzie stosunków polsko-ukraińskich. Dziękuję Państwu za uwagę.